Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj na naszym kanale gościmy wyjątkowego gościa. Ksiądz Piotr Świerczak opowie nam o tym, jak to jest, jak przechodzi się z diecezji do bractwa kapłańskiego świętego Piusa X. Zapraszam. Bardzo serdecznie księdza witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wieki wieków. Amen. Ksiądz Piotr Świerczak jest kapłanem wyświęconym w roku 2016 w diecezji tarnowskiej. W tej chwili współpracuje z bractwem kapłańskim świętego Piusa X. Jest probacjonistą w bractwie od października roku 2020, co znaczy, że przygotowuje się do wstąpienia do bractwa, do zostania członkiem bractwa świętego Piusa X. Księże Piotrze, pierwsze pytanie, od którego musimy zacząć. Jak ksiądz usłyszał o bractwie? Jak wyglądało, powiedzmy, jak wyglądały te pierwsze kontakty z bractwem? Jak to się stało, że wpadł ksiądz na taki pomysł? Historia nie jest taka prosta dla mnie. Myślę, że ze strony Pana Boga była ona o wiele prostsza, ponieważ On wysyłał bardzo jasne znaki, żeby się nawrócić i poznać prawdę katolicką, ale człowiek w swojej oporności często tych znaków nie widział. Chcę nadmienić, że ja tych znaków dostałem bardzo dużo z tego powodu, że znaki są potrzebne tym, którzy są ograniczeni duchowo, a ja właśnie do takich osób należałem. Było powodem tego było przede wszystkim to, że człowiek jednak wstępując do seminarium diecezjalnego wstępował z pełen nadziei, pełen ufności, że to, co tam otrzyma, jest jak najbardziej to, w co należy wierzyć i jak należy żyć. I seminarium tarnowskie, które skończyłem, było miejscem, które jeszcze, a może i wciąż, w Polsce jest miejscem, w którym odbywa się najbardziej tradycyjna formacja, jeśli chodzi o formy zewnętrzne. Czyli rzeczywiście rygor, formy, te wszystkie zewnętrzne przepisy, zasady, one zostały zachowane, nie zostały naruszone przez te wszystkie reformy, które zmieniły styl i sposób życia kapłanów, co dawało tym bardziej potwierdzenie, że człowiek jest w bardzo dobrym miejscu i że otrzymuje to, co należy. Więc przez 6 lat seminarium o bractwie usłyszałem niewiele. Na jednym z wykładów, bodajże z sakramentologii, usłyszeliśmy w kontekście rozmowy o zmianie liturgii i zmianie obrzędu mszy świętej na Novus Ordo, usłyszeliśmy o takiej postaci, jaką był arcybiskup Lefebvre. Oczywiście było to powiedziane w bardzo złym tonie. Arcybiskup był nam przedstawiony jako człowiek, który przede wszystkim był niewykształcony i dlatego będąc tam w Afryce przez tyle lat, nie mając pojęcia, co się dzieje w jaśnie oświeconej Europie, po powrocie, gdy przyjechał na Sobór, był wielce zdziwiony, że Kościół już osiągnął takie, prawda, wielkie tutaj nowe spojrzenie na cały świat i na samego siebie, i to zdziwienie doprowadziło do buntu. Wręcz mówiono, że był to człowiek zacofany. Taka informacja została nam przekazana przez jednego z profesorów. Nie wiem, czy to było odgórnie mu narzucone, czy to była jego prywatna opinia, ale pierwszy raz w życiu wtedy usłyszałem o takim arcybiskupie. Nie wzbudziło to we mnie żadnego zainteresowania. No bo dlaczego miałbym się interesować jakimś tam zacofanym biskupem z Afryki, który sprzeciwił się papieżowi? Przecież to było nienormalne, żeby się interesować taką osobą. A seminarium dawało nam jednak poczucie tej pewności, że to wszystko, co robimy, jest słuszne właśnie przez te zewnętrzne formy, również przez dbałość o posoborową liturgię, przez wzniosłe mówienie o tym wszystkim. Człowiek bez żadnej wiedzy, wychodząc ze środowiska już modernistycznego, no niestety stykając się z tym wszystkim, ufa tym, którzy mają tyle tytułów przed nazwiskiem, że trzeba w dwóch linijkach zapisywać. Trudno nie ufać takim osobom. I nie podejrzewając nikogo, ani nie oskarżając nikogo o złą wolę, myśmy przyjmowali to wszystko właśnie z wielkim zaufaniem.
I pierwszym moim zetknięciem w ogóle z czymś, co nazywamy dzisiaj tradycją, co oczywiście oznacza samo życie Kościoła, istotę Kościoła katolickiego, odbyło się podczas mojego wyjazdu za granicę, do Niemiec. Miałem taki pomysł, żeby trochę zwiedzić inne kraje i zobaczyć, jak Kościół tam funkcjonuje. Nie ukrywam, że miałem nawet pomysł, ażeby może popracować trochę za granicą. Wynikało to z bardzo ciekawej obserwacji, bo już na poziomie seminaryjnym wydawało mi się, i to takie przeświadczenie dość mocno było we mnie zakorzenione, chociaż chyba nie uzewnętrzniałem go zbytnio, że przekazywane nam treści w ramach wykładu teologicznego są dość miałkie. To znaczy, że cała teologia polega na wielu hipotezach. Oczywiście były lepsze i gorsze momenty, lepsze i gorsze wykłady, bardziej tradycyjne i mniej, ale były takie, które w ogóle nam nie mówiły prawdy katolickiej, wręcz to była jak bajka. Pamiętam chrystologię, czy traktat o łasce, pneumatologię. To były jakieś tak abstrakcyjne historie, zupełnie nie opisujące tego, kim nasz Pan Jezus Chrystus jest, nie podejmujące tego tematu, prawda? To były tak przedziwne rzeczy, że miało się wrażenie, że ta teologia rzeczywiście nie powinna być nauką nazwana, bo niby dlaczego coś takiego ma się nazywać nauką, kiedy to jest pobożne życzenie albo zbiór pewnych tez, które możemy różnie, ciągle różnie interpretować. Dlatego też wydawało mi się, że ta teologia aż tak ważna nie jest i poszedłem na drogę może taką w stronę filozofii, która wydawała się na tamten czas bardziej spójnym przedmiotem, z którego można coś w ogóle zaczerpnąć i na czymś się oprzeć. I stąd też taki pomysł, że może należałoby wyjechać, poznać coś lepiej, porozmawiać, zobaczyć tę różnorodność, o której żeśmy tyle słyszeli. No i wyjechałem. I to był szok. Rzeczywiście, kiedy byłem tam w tych Niemczech, miałem wrażenie, że właściwie tam już nie ma czego zbierać, prawda? Bo te opiewane na wykładach tezy, jak to Kościół wspaniale rozkwitł po Soborze Watykańskim II w zetknięciu z rzeczywistością zachodnią, wydawały się czymś, co zupełnie jest jakąś bajką, zupełnie fikcją, prawda? To dalej było tylko pobożne życzenie. I tam, będąc w tych Niemczech, miałem takie dwie obserwacje. Ja byłem tam jako diakon, zaraz po święceniach diakonatu. Moją pierwszą obserwacją było właśnie to, że Kościół utracił właściwie całą swoją siłę przekazu, że to jest organizacja bardzo świecka, gromadząca ludzi, mających wspólne zainteresowania pod hasłem religia katolicka. No i spotykają się w ramach tego swojego kółka zainteresowań na różne wydarzenia i praktykują sobie taką formę spędzania wolnego czasu, prawda? Nie było w tym jakiejś głębi. Było tam dużo działalności charytatywnej, było to wszystko bardzo dobrze zorganizowane, ale to wszystko było jak zwykłe świeckie urzędy, prawda? Nie było w tym tego, o co nam by chodziło. Z drugiej strony, patrząc na środowisko polskie, które tam było, rzeczywiście to polskie środowisko zupełnie różniło się od środowiska niemieckiego. Ja w tym środowisku polskim będąc, miałem okazję z różnymi ludźmi się spotykać i głosić w różnych miejscach kazanie. I wygłosiwszy kazanie w jednym z miejsc, do których byłem zaproszony jako diakon, podeszli do mnie ludzie bardzo dziwni na tle tych wszystkich osób, które tam spotykałem, ponieważ to było lato, było upalnie, pan był ubrany w garnitur, pod krawatem, biała koszula, natomiast przerażająco wyglądała pani, oczywiście na tamten czas przerażająco, ponieważ miała spódnicę do samych kostek, długie rękawy, dekolt zapięty, prawda, pod samą brodę i na głowie firankę. Było to dziwne. Ja sobie od razu pomyślałem, że mam do czynienia z ludźmi, którzy na pewno nie pasują do całości. I to byli ludzie, którzy mnie zaprosili dwa razy na obiad. Podczas tych naszych spotkań właściwie zaczęliśmy dużo rozmawiać o kryzysie w Kościele, o osobie papieża Benedykta XVI, który
Już to już było, to był rok 2015, więc to już było długo po wprowadzeniu możliwości odprawiania katolickiej mszy w sposób szerszy, aniżeli to było do 2007 roku. Ci ludzie byli, jak się później okazało, związani z bractwem kapłańskim świętego Piotra. I oni mi zaczęli opowiadać w ogóle o tym, co, że był jakiś kryzys na soborze, że była jakaś, jakieś wydarzenie, które mogło doprowadzić do właściwie, należy powiedzieć, wewnętrznej schizmy w Kościele. I zaczęli mi te wszystkie fakty mówić, w które ja nie wierzyłem. Ponieważ trudno uwierzyć osobom tak dziwnie ubranym, które nagle cię zaczepiają. Ty przyjeżdżasz tutaj z Polski po tak tradycyjnym seminarium, głosisz piękne kazanie, tak mi się oczywiście wtedy wydawało. I nagle się okazuje, że to wszystko, co ty robisz, nie ma sensu. Przynajmniej taki był przekaz. Na pierwszym spotkaniu było dość delikatnie. Nie wchodzili w szczegóły, raczej badali teren, badali mnie. Natomiast na drugim spotkaniu karty zostały wyłożone na stół bez żadnej zasłony. I wtedy padły właśnie te słowa jak schizma, masoneria, wilki w owczej skórze i to wszystko, co później się okazało, że jest zapisane w encyklice Piusa X. Której my oczywiście żeśmy nie znali. Znaliśmy ją jako fakt historyczny, coś, co miało miejsce, ale się już skończyło, jest niepotrzebne, by do tego wracać. Na marginesie mogę powiedzieć, że mój kolega, kapłan, chciał pisać pracę magisterską z encykliki Paszczendi o modernizmie w Kościele. Otrzymał odpowiedź, że to jest zbyt wieloznaczny temat, ażeby można było o tym napisać pracę magisterską i że mu się nie radzi podejmowania tego tematu. No niestety nie napisał tej pracy, zresztą podejrzewam, żeby ona nie uzyskała aprobaty na wydziale. W każdym razie na tym drugim spotkaniu, kiedy karty zostały otwarte, już położone na stół jasno, dano mi kilka ulotek. Ja cały czas nie wierzyłem, że ci ludzie są normalni. Cały czas miałem pewne podejrzenie, że coś jest z nimi nie tak. Otrzymałem ulotki, w których były napisane różne fragmenty dotyczące kryzysu w Kościele. To były urywki z Paszczendi Piusa X, z Humani Generis Piusa XII. I te ulotki przyjąłem, one były dość marnie wydane. Wyglądało to naprawdę sekciarsko. Nie ma co ukrywać. Taki był mój odbiór wtedy, więc przyjąłem te ulotki z wdzięcznością, ale bez jakiegoś większego zapału, że będę je czytał. Natomiast gwoździem do trumny było to, że otrzymałem na koniec drugiego spotkania butelkę z wodą. I pani z tą firanką na głowie, oczywiście proszę wybaczyć, że tak to nazywam, ale ja te wtedy to tak odbierałem, dziś zupełnie inaczej na to patrzę, z tym dziwnym, prawda, nakryciem głowy, powiedziała mi, że to jest taka wyjątkowa woda, specjalnie święcona woda. Woda, która ma wyjątkową moc. Naprawdę wtedy stwierdziłem, że to jest prawdziwa sekta i że dobrze, że to spotkanie dobiegło końca. Kiedy wróciłem do domu, to wszystko, co od tych państwa przyswoiłem, co usłyszałem, no, było dla mnie jakąś kolejną dziwną opowieścią w życiu, ale też niezłą przygodą, można powiedzieć, prawda? Coś będą miłe wspomnienia z wyjazdu do Niemiec. I tu się zaczyna ten moment, w którym Pan Bóg rzeczywiście zaczyna się domagać, żeby wejść głębiej w ten temat, ponieważ w równych odstępach co 3 dni, ja przynajmniej tak to pamiętam, zaczęły się dziać rzeczy, które przekonywały mnie, że ich słowa są prawdą. Spotkałem kapłana tam w Niemczech, który okazał się i przyznał się i mówił o tym wprost, że działa i ma bliskie związki z masonerią. I on nie widział w tym nic złego. Przedstawiał mi tę organizację jako wspaniałą organizację, która chce pomóc ludzkości i której on jest duszpasterzem. Oni mi dokładnie to mówili. To był ten pierwszy szok. Za kolejne 3 dni otrzymuję telefon od mojego znajomego księdza, który mi opowiada o działaniach masonerii w innej części Niemczech, prawda? W jaki sposób te organizacje uzależniają od siebie kapłanów poszczególnych parafie, dając duże kwoty finansowe i na przykład prosząc
taka jest oferta. My dajemy pieniądze, a prosimy o to, by na przykład urządzić świecki koncert w kościele, wystawę, która będzie tak naprawdę desakralizacją i profanacją tego miejsca. Oczywiście należy przez to również usuwać tabernakula. No te wszystkie rzeczy, które my znamy jako już przejaw tego strasznego kryzysu. I trzecia rzecz to był przyjazd również pewnego zakonnika, który opowiadał, w jaki sposób to się odbywa w kościele niemieckim, jak bardzo biskupi nie pozwalają głosić zwykłej nauki katolickiej. To dla mnie jako diakona, który wyszedł z takiego, prawda, z takiej otuliny tradycyjnej, w cudzysłowie, tarnowskiej diecezji, spotkanie z tym światem było rzeczywiście szokujące, że coś takiego istnieje. I ja te ulotki, które wtedy dostałem od tych państwa, które wyrzuciłem do kosza, na szczęście jeszcze nie wyrzuciłem śmieci, miałem w tym koszu i je wyjąłem i zacząłem czytać. I tam, dokładnie to był cytat z Piusa XII, z Humani Generis, było napisane, że podstawą w seminariach, podstawą tej nauki, którą klerycy powinni zdobywać w seminariach, jest święty Tomasz z Akwinu, jego nauka. No to są lata 50. Nie tak daleko, rozumiem, średniowiecze głębokie, prawda, no to można by, ale lata 50. my tu mamy niedługo po. Z tego co wiem, co się orientowałem, to w seminarium już od dłuższego czasu nie wykłada się Tomasza z Akwinu i ja sobie wtedy uświadomiłem przerażającą rzecz, że ja nigdy w życiu nie miałem w rękach sumy teologicznej, nigdy. Po prostu taka rzecz w seminarium nie występowała. Nasze seminarium miało imię świętego Tomasza z Akwinu. Myśmy mieli odpust na świętego Tomasza z Akwinu. I to jeszcze w dacie przed reformą, czyli w marcu. Ale co z tego, kiedy to było tylko wspomnienie, mówienie o wielkości tej postaci, o cudowności, mówienie różnych anegdot o świętym Tomaszu. Ale żaden z kleryków, jeśli się sam o to nie postarał, nigdy nie był zobowiązany do czytania świętego Tomasza jako podstawy nauki. Jak sobie zliczyłem, no to może ze 2-3 godziny było w sumie przez 6 lat tego Tomasza. I to było przerażające. I wtedy zacząłem szukać. To był ten pierwszy moment, kiedy zacząłem szukać. Kupiłem sobie sumę w prezencie, sam sobie zrobiłem taki prezent, żeby w ogóle zobaczyć, jak to wygląda. Okazało się, że nie jest to małe dzieło i że trzeba trochę czasu na to poświęcić, ale nawet nie rozumiejąc wszystkiego, bo nie mając przecież aparatu, który by mógł rozszyfrować ten styl myślenia obiektywnego, jaki reprezentował Tomasz, już czytając tę sumę, wydawało mi się, że tu w końcu mamy do czynienia z czymś, co możemy nazwać nauką, co jest teologią, co mówi o Panu Bogu, co jest jakimś konkretem, który może wykształcić w człowieku wiarę i na tym poziomie, aby tę wiarę przekazać jako kapłan innym. Wtedy zrozumiałem, dlaczego ona jest taka ważna. Byłem przerażony, że nikt nam tego nie dał, z jednej strony. I było jeszcze drugie wydarzenie, które jakby przekierowało zupełnie moje myślenie. Znowu znak jakiś od Pana Boga. Mianowicie znalazłem w bibliotece seminaryjnej stare kolekcje ritum z 1963 roku, czyli obrzęd, którym są zawarte sakramenty i sakramentaria. I tam bardzo interesowała mnie ta woda, którą ta pani mi dała i dlaczego ta woda jest taka wyjątkowa i specjalna. No i znalazłem w tej książeczce obrzęd poświęcenia wody. Byłem tak przerażony tym, gdy porównałem sobie te dwa obrzędy, że czym prędzej, to był szósty rok, ostatni rok seminarium, pobiegłem z tym obrzędem do naszego profesora, młodego profesora od liturgii, który właśnie wrócił z Rzymu po Uniwersytecie Rzymskim, z zapytaniem, co się stało, ponieważ różnica jest nie tylko co do jakości, ale również co do istoty. Poświęcenie, wiemy, że poświęcenie tradycyjne poświęca tę wodę i są tam wymienione właściwości rzeczywiście tej wody, do czego ona służy i jakim jest cel tego poświęcenia. Natomiast w nowym poświęceniu
nie można tego nawet nazwać poświęceniem, bo im starsza wersja, tym więcej jest tam pozostałości jeszcze tego myślenia starego. Ale najnowsza wersja. W polskiej opolskiej agendzie, tak się nazywa ta książka, która zawiera te nowe obrzędy sakramentaliów, nie ma nawet nad wodą znaku krzyża. Jest to modlitwa dziękczynna za wodę. Dość krótka. To był szok. I przyniosłem te dwie rzeczy i pytam się, co się stało, bo bym chciał wiedzieć. Jako przyszły kapłan uważam, że warto, aby to zostało wyjaśnione nam na wykładzie. I otrzymałem odpowiedź, która była znakiem, prawdziwym znakiem Bożym. Robimy przerwę na dzwony, czy nie? Ja właśnie pomyślałem, że fajnie się to zgrało, prawda? To jest ten znak Boży. Także myślę, że nie, kontynuujmy. No dobrze. I odpowiedź brzmiała tak, że Kościół na Soborze Watykańskim II dojrzał do tego, że Pan nasz Jezus Chrystus podczas swojej śmierci na krzyżu odkupił cały kosmos, wszystko co jest, a zatem nie trzeba już niczego poświęcać w taki sposób, a już na pewno odmawiać jakiejś modlitwy, prawda, z egzorcyzmem, zwolnieniem od działania złego ducha, czy absolutnie nie ma takiej potrzeby. Żeby coś takiego robić, bo to już wszystko jest dobre. Od momentu śmierci na krzyżu wszystko jest dobre. Woda, wszystko jest dobre. Oczywiście jest w tym tyle pomieszania i tyle niezrozumienia istoty tego, czym jest sakramentarium w ogóle w Kościele, że ja patrząc na tego człowieka, zacząłem się zastanawiać w tym momencie, kto jest bardziej szalony, czy on, czy ta pani z tą firanką na głowie. I proszę księdza, wyszło mi, że on. I wtedy już bardzo poważnie zacząłem szukać tego, co nazywamy powszechnie tradycją. To było tuż przed święceniami. Już się nie odwróciłem, nie miałem wtedy wiedzy wystarczająco, w ogóle nie znałem jeszcze mszy katolickiej. Tylko ze słyszenia, z obrazków, z jakiejś tam fascynacji estetycznej, co taka msza była, wtedy po papieżu Benedykcie to te estetyczne niektóre walory były zaspokojone, prawda, bo ta zewnętrzna forma za tego papieża, choć już go nie było na urzędzie, ale jednak ta pamięć tego pozostawała. Natomiast to dawało jakieś poczucie bezpieczeństwa, przez to, jeśli człowiek szuka jakichś estetycznych doznań. No ale ta rozmowa z tym profesorem, że Kościół dojrzał na Soborze, no to mówię, to wszystko czegoś mu się uczyli. Co było kiedyś? Wszyscy święci, wszyscy błądzili, wszyscy. Więc jak to mówić o działaniu Ducha Świętego i nieomylności urzędu Piotra, skoro dopiero musiało tyle wieków upłynąć i Kościół nagle dojrzał. A jak dojrzał, to się zewnętrznie rozsypał. Coś tu było nie tak. I zacząłem poszukiwania, które polegały na czytaniu tej sumy. Oczywiście o bractwie dalej nie myślałem i nie wiedziałem. Jeszcze nie skojarzyłem tych dwóch faktów. Byłem 2 lata wikarym na parafii, w podmiejskiej parafii, w Brzeźnicy, koło Dębicy. To bardzo miło ten czas wspominam. Tam się nauczyłem, w tym czasie nauczyłem się odprawiać katolickie mszy, bo przez tę teologię tomaszową, przez czytanie różnych treści związanych z tradycją, siłą rzeczy trzeba było dojść do istoty, prawda, do korony naszej wiary katolickiej, zwieńczenia i wszystkiego, splotu wszystkich prawd, które zawiera msza święta. No i w końcu i ja do niej doszedłem. I znowu, kiedy zacząłem czytać, studiować, uczyć się tej mszy, to kolejne sprzeczności odkrywane w Novus Ordo, prawda? Kolejne. I to tak narastało. Miałem pomysł, żeby czym prędzej wyrwać się z tego i chociażby związać się z bractwem świętego Piotra czy z Instytutem Dobrego Pasterza. Takie pomysły były, ale ksiądz biskup w swojej wielkiej mądrości i uważam, że pod działaniem Ducha Świętego wysłał mnie na studia z historii sztuki na KUL. I to był moment, w którym ja się załamałem. Bo moje plany, żeby popracować trochę w diecezji, przygotować się i prosić o przejście do jakiegoś tradycyjnego instytutu, legły w gruzach. Wiadomo było, że studia, które biskup ci daje, wiążą się z tym, że on w ciebie inwestuje po to, żebyś ty w tej diecezji został i dla niej pracował. W
kurii czy na jakimś innym stanowisku, biskup ma pewne plany dalekosiężne. Jeszcze do tego historia sztuki. Na początku przerażenie. To nie chciałem iść na te studia, ale posłuszeństwo, 6 lat nam tłumaczyli, że to najważniejsze, co tylko może być, bezwzględne posłuszeństwo, no to dobrze, pójdę. Bez szemrania nawet. Okazało się, że to był wspaniały czas do pewnego momentu, kiedy się nie zaczęła współczesna sztuka, bo rzeczywiście ona niosła ze sobą zagrożenia moralne, studiując pewne treści. Ale miało to o tyle było dobre, że chociażby studiując historię sztuki, starożytność czy średniowiecze, mogłem pogłębić tak naprawdę kwestie dotyczące wiary katolickiej, szczególnie jeśli chodzi o wczesnochrześcijańską sztukę i średniowiecze. Czasem miałem wrażenie, że wykłady ze sztuki średniowiecznej są bardziej katolickie niż nasza dogmatyka w seminarium, ponieważ trudno było, opisując istotę dzieła, nie dotknąć istoty wiary. Dlatego też po tych studiach może by rzeczywiście człowiek więcej się dowiedział. Ale co jest ważne? Tu przechodzę do odpowiedzi na pytanie. Dość długo wędrowałem do odpowiedzi na pytanie, ale doszedłem. Mianowicie, na samym początku, kiedy tylko przyjechałem do Lublina, zostałem, dzięki Bogu, tak uważam, bo to pozwoliło mi wiele się nauczyć, zaangażowany w duszpasterstwo tradycji lubelskiej. I tam zacząłem intensywnie się udzielać. Bardzo to był czas, w którym ja uczyłem się wszystkiego, i mszy, ich form tej mszy, i czytałem bardzo dużo liturgii, poznawałem. To było jak narodziny nowe. To wszystko było takie nowe. Dziś z perspektywy czasu zupełnie inaczej na to patrzę i widzę te mankamenty, których wtedy nie dostrzegałem, ale no, Pan Bóg nie mógł mi pokazać wszystkiego od razu, dlatego że ja jestem ułomny i ja bym nie zrozumiał wszystkiego od razu. I na samym początku, kiedy tylko przyszedłem do Lublina, po 2 miesiącach czy po 1,5, telefon z Polskiego Radia, z Lublina, prośba od redaktora o audycję o arcybiskupie Marcelu Lefebvre z okazji, jak to była taka audycja nocna na temat różnych problemów ważnych, mniej ważnych w Kościele, i szukali wypośrodkowanego kapłana, czyli ani takiego, co by bardzo krytykował, ani takiego, co by tylko zachwalał, i wymyślili sobie, że ten kapłan związany z duszpasterstwem tradycji, który głosi, prawda, modernistyczne nauki w oprawie tradycyjnej mszy, będzie idealnym, ażeby wziąć udział w tej audycji. No to ja się zgodziłem bardzo chętnie na tę audycję, uważałem to za jakieś wyzwanie, ale też była to okazja, by poznać arcybiskupa. Jeszcze o tym nawet nie wiedziałem jak bardzo. Prosiłem mojego biskupa o pozwolenie, bo my musieliśmy prosić. Zresztą u nas też tak jest, prawda, w bractwie, że trzeba prosić o każde publiczne wystąpienie o pozwolenie, więc taka sama zasada była. I tam otrzymałem odpowiedź, że ksiądz biskup wierzy, że jestem na tyle roztropny, że mogę tak trudny temat podjąć. No i z tą nadzieją, że biskup we mnie wierzy, zacząłem szukać w internecie, co mi się otworzy pod tym nazwiskiem, i trafiłem na tę księgarnię Tedeu i na książki arcybiskupa, i zamówiłem, i zacząłem czytać. I to był taki drugi szok. Pierwszym to było, jak zacząłem czytać Sumę Teologiczną po raz pierwszy, a drugim to było to, jak zacząłem czytać arcybiskupa, bo okazało się, że to wcale nie jest zacofany człowiek. To był naprawdę szok, że to jest wybitny człowiek, że to jest jakiś wielki myśliciel, który bardzo prosto ujmuje wielkie tezy, co świadczy o tym, że jest wielkim myślicielem. To było dla mnie niesamowite. Czytałem go z wypiekami wręcz. Prawda? Nie mogłem się nasycić tym wszystkim. I wtedy pojawiła się pierwsza myśl, jakie to by było wspaniałe, żeby być członkiem Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, ale wtedy nie byłem odważny, ani nie miałem w sobie takiej siły. W ogóle ja pragnąłem, ale nie miałem pojęcia, jak to zrealizować. Jak można w ogóle taki temat podjąć? Przecież to do biskupa trzeba jechać, powiedzieć mu, no ale jak mu to powiedzieć? To były rzeczy, ja się tylko modliłem, ja zawsze w to wierzę, że jak Pan Bóg chce, to doprowadzi. Więc ja mówię, rób co chcesz, Panie Boże,
Ja bardzo pragnę, jak będziesz chciał, to ja się podejmę tego trudnego wyzwania, ale zupełnie nie miałem na to pomysłu. Ten pan redaktor chyba nie był zadowolony z tej audycji, bo ja byłem pod tak wielkim wrażeniem arcybiskupa, że bardziej go chwaliłem. Tam może były jakieś postawione znaki zapytania czy wątpliwości, ale nie miałem słów uznania dla wielkości tego człowieka. Myślę, że nie o to chodziło w tej audycji, ale była na żywo, nie dało się nic zrobić. No i tak to się zaczęło poznawanie bractwa. Na szczęście w Lublinie była kaplica, więc mogłem tam trochę podglądać, pierwszy raz pójść, zobaczyć. Zanim jednak trafiłem do kaplicy, przez przypadek, czyli z rządzenia Bożej Opatrzności, spotkałem pewnego kapłana bractwa kapłańskiego, świętego Piusa X. Może nie będę mówił kogo, bo to taka zabawna historia. Ja, mając takie usposobienie dość radosne, na widok tego kapłana podbiegłem do niego, że to znak, że my jesteśmy w tym samym miejscu, czyli trzeba kuć żelazo, póki gorące, więc podbiegłem i poprosiłem o spotkanie. I to, no niestety, podczas tej rozmowy ona się skończyła na niczym. Tenże kapłan, podejrzewam, że myślał trochę, że moja reakcja jest nieadekwatna do sytuacji, ponieważ ja z taką wielką radością do niego podbiegłem, że mogłem rzeczywiście sprawiać wrażenie wariata. Ja natomiast odebrałem to w ten sposób, że ci kapłani są, z czym się zgadzam do dziś i tak uważam, już tak dobrze uformowani, że do nich pewnie trzeba jakoś specjalnie mówić, a nie tak po chłopsku, prawda, bez odpowiednich tytułów, może po łacinie, nie wiem. Ja byłem przerażony i bardzo zawstydzony swoim zachowaniem. No ale na szczęście później odważyłem się, dzięki temu, że byłem w tym na Kulu, drugi rok mojej obytności w Lublinie to było już dość ograniczone działanie w tym tak zwanym indulcie. Odprawiałem się w domu naszym księży studentów i przychodził do mnie ministrant, który służył również w kaplicy i przez niego udało mi się nawiązać kontakt, pierwsza spowiedź w bractwie i tak dalej. To wszystko zaczęło się układać. W tym czasie pojawił się pomysł. Dzięki studiom poznałem klasztor Cystersów w Wyższym Brodzie i chciałem do tego klasztoru pójść. Miałem taką nadzieję, że nawet gdybym tam nie został, to będzie to czas na uspokojenie tego wszystkiego, co w człowieku się dzieje, kiedy poznaje, że no, przez tyle lat właściwie został oszukany i teraz chce to wszystko poznać, a tego się nie da poznać od tak. To był oczywiście klasztor, który działał w ramach tego motu proprio papieża Benedykta, więc była to jakaś połowiczny powrót, ale ponieważ nie było tam parafii, wydawało mi się na tamten czas, że jest to miejsce najbardziej odpowiednie i pobiegłem do biskupa prosić go, błagać o to, żeby się zgodził i się zgodził. Więc ja byłem przeszczęśliwy. Spędziłem tam miesiąc, wszystko było już przygotowane. Ojciec przeor tamtego klasztoru bardzo pozytywnie się wypowiadał o bractwie, co mnie jeszcze bardziej przekonało, że jest to chyba miejsce, w którym można by się choć na chwilę zakotwiczyć, a może zostać do końca życia. I o mało co bym tam nie pozostał i nie wyjechał, ponieważ miałem dokończyć pewien etap studiów i miałem mieć to pozwolenie. Przynajmniej tak zrozumiałem księdza biskupa. Zaczęła się pandemia. Czas błogosławiony. Czas wielkich znaków Bożych. To było piękne, ponieważ wtedy łuski musiały opaść. Czyli znowu, ja zawsze podkreślam, że w tym wszystkim jest działanie Boże. Ja tylko czułem zawsze, że jestem biernym uczestnikiem wydarzeń i jestem zmuszany do pewnych rzeczy, które podejmowałem, odczytując, że tak trzeba zrobić w tym momencie. Sam z siebie bym nie miał tyle siły. No i zaczęła się pandemia, ograniczono bardzo mszę w duszpasterstwie tradycji. Trzeba było organizować, tak jak w większości i w bractwie wiem też, żeby ten msze, w których żeśmy uczestniczyli, w różnych miejscach, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać. Ja wtedy na własną rękę także podejmowałem różne tego typu działania.
zabroniono mi odprawiać mszy na kulu, znaczy nie zabroniono, tylko zabroniono przychodzić ministrantowi czy ludziom z zewnątrz, co było dla mnie oznaką zdrady. No i te zamknięte kościoły to była już oznaka zdrady, komunia na rękę i to wszystko, plus studia, które właśnie wchodziły w ten okres dość trudnych treści, nieprzystających do słuchania kapłanowi. Wszystko naraz. Napisałem list do biskupa, bo nie wiedziałem, czy mogę jechać, bo takie obostrzenia. Więc napisałem list, że ja bym chciał wcześniej do tego klasztoru pojechać, bo właściwie nie mam już co tu robić w obliczu tej sytuacji. I biskup mnie wezwał na rozmowę. Znaczy ja poprosiłem o rozmowę, bo odpowiedź na list była zdawkowa, że nie zgadza się na mój list. Ja poprosiłem go o rozmowę i na tej rozmowie nie planowałem tego, ale dzięki Bogu udało mi się powiedzieć wszystko, co uważam na ten temat. I ta rozmowa skończyła się bardzo takim napiętej atmosferze. Ksiądz biskup postawił ultimatum, że albo na parafię wracam, albo na studia. Nie ma może mowy o wyjeździe do klasztoru. A ja już wtedy wiedziałem, że ja już wtedy miałem na tyle wiedzy i przekonania, że Novus Ordo nie mogę odprawiać dalej, bo to już by było czymś złym, że nie mogę w tym dalej uczestniczyć, że nie mogę nawet biernie zgadzać się na to, co się dzieje w Kościele. Oczywiście w to wszystko wchodziła również sprawa odmowy komunii na rękę i tak dalej, ale to jakby nie jest istota problemu, prawda? Jest to tylko owoc zgniły istoty, która trawi Kościół, tej złej istoty modernizmu. I rzeczywiście sprawy potoczyły się już dość szybko, bo rozmowa miała miejsce pod koniec lipca i ja tego dnia zadzwoniłem do księdza Karola, bo miałem do niego numer. Miałem do niego numer od ojca Bonaventury. I tu jest taki wątek z ojcem Bonaventurą dość miły, ponieważ sobie myślę tak, zanim pojadę do tego klasztoru, to bractwo mnie cały czas kusiło. To ja może jednak jeszcze na parę miesięcy tak bym przyjechał pomieszkać w bractwie. Pouczyłbym się języka, no miałbym taki czas, żeby jeszcze doszkolić pewne rzeczy związane z tradycją. Poszedłem w tej sprawie do ojca Bonaventury, jak Nikodem się śmiali, nocną porą, bo to była bardzo wczesna pora, nad ranem, jeszcze przed wszystkimi rozpoczętymi zajęciami. I ojciec Bonaventura powiedział mi jedno zdanie, które było wtedy mocne, uderzające. Mówi, proszę księdza, wybór bractwa to nie jest wybór tego, czy się księdzu bractwo podoba, czy nie. To jest wybór zbawienia bądź potępienia. No to. I to tyle mi powiedział. Z tym nie zostawił. No ja raczej chciałbym być zbawiony, więc musiałem to sobie przetrawić. Oczywiście wtedy dostałem numer. I miałem zamiar przyjechać tutaj na 2-3 miesiące. Ojciec Bonaventura mówił, że jest taka możliwość, ale tego numeru jeszcze nie wykorzystałem, bo historia toczyła się z biskupem w dość trudny sposób i ten numer był wykorzystany właśnie w ten dzień. I 13 sierpnia, czyli Dzień Fatimski, miałem rozmowę, przyjechałem do bractwa po raz pierwszy. 7 godzin ze mną ksiądz Karol rozmawiał i ja już podczas tej rozmowy, która trwała 2 dni, ja już wiedziałem, że to jest rzeczywiście prawda, że to jest kwestia zbawienia i ja muszę podjąć tę decyzję. I teraz, ponieważ nasza rozmowa z biskupem zakończyła się moją wielką prośbą, żeby mnie jednak do tego klasztoru wysłał, a on powiedział, że to przemodli, to ja się zacząłem modlić, żeby mnie jednak nie wysyłał do tego klasztoru, ponieważ ja teraz... Ale nic, zdaje się na wolę Bożą. Jak nie wyślę, to pojadę do klasztoru. Jak mnie nie wyślę, no to jest sprawa załatwiona. I nie wysłał mnie. Powiedział, że albo na parafię, albo na studia. Ostatecznie 1 września przybyłem do bractwa. Bardzo dziękuję. To naprawdę piękny opis całych tych zdarzeń. Ja bym chciał tutaj dla naszych widzów może pewne, być może jednak niepokojące sygnały wyjaśnić. Mianowicie ksiądz Karol, to nie jest tak, że trzeba odbyć 7-godzinną rozmowę rekrutacyjną z księdzem Karolem, a przynajmniej nie w jednym fragmencie. To było faktycznie rozłożone, prawda? Tak, to było rozłożone i to wynikało z mojej ułomności. Ponieważ ksiądz Karol mi musiał to wszystko wytłumaczyć, czego ja jeszcze nie rozumiałem, a jeszcze wielu rzeczy nie rozumiałem.
Ja czułem wiele rzeczy, ale jeśli ktoś jest na wyższym poziomie, a w praktyce wszyscy są, to te rozmowy trwają bardzo krótko. Natomiast no, ja niestety musiałem być poddany dość mocnemu oszlifowaniu. Dlatego to tyle trwało. Dobrze. Również nie trzeba do księży z bractwa mówić po łacinie, też żeby tutaj nie powstało takie wrażenie. Faktycznie mówimy może nie całkiem nieźle, ale jednak rozumiemy po polsku zasadniczo. Także można mówić bez problemu w języku polskim. I faktycznie jestem bardzo ciekaw, jak ksiądz w tej pierwszej chwili podszedł do księdza, że faktycznie taka reakcja była raczej chłodna, zimna, jak zareagował. Być może no, trochę to odebrał, być może księdza trochę podobnie jak ksiądz wcześniej tą kobietę z firanką na głowie, to znaczy oj, tutaj coś dziwnego się dzieje. Być może trochę tak to wyglądało, że ksiądz w tym zachwycie tak podbiegł. W każdym razie, co do zasady, nie ma tutaj jakiejś szczególnej etykiety, jeśli chodzi o księży bractwa i można po prostu do nich podejść i normalnie z nimi rozmawiać. Bardzo dziękuję. To naprawdę bardzo piękny, plastyczny opis tego, jak to w księdze przypadku się odbyło. No i teraz doszliśmy do momentu, gdzie ksiądz już dociera do nas. No i myślę, że jest to szalenie ciekawy moment z punktu widzenia i wiernych, i księży, którzy być może byliby zainteresowani, a boją się, jak to jest w tym bractwie. Niech ksiądz nam opowie, jak to wyglądało dalej, jak wyglądał ten moment przyjścia do bractwa, jak ksiądz to przeżywał, czy było to trudne, czy nie było to trudne, czy były momenty, kiedy ksiądz może żałował tej decyzji. Od razu powiem, że nie było nawet sekundy żalu, dlatego że tak się te losy moje bardzo krótkie, ale dość intensywne, bo to życie było bardzo intensywne, potoczyły, że miałem okazję doświadczyć wielu płaszczyzn życia kościoła posoborowego. Od wiejskiej parafii, poprzez wielki uniwersytet, trochę tych zobaczyłem na zachodzie, jak to wygląda. Dużo słuchałem. KUL dał mi bardzo dużo przez to, że tam byli księża z całej Polski, księża studenci. Patrzyłem na to, jak żyją, co mówią, co robią. Było tam kilku naprawdę pobożnych księży, którzy tak jak ja, bez wiedzy, byli w tym może i zagubieni, albo starali się odnaleźć w tych strzępach przekazywanej prawdy jakąś całość, ale to nie wychodziło, więc nadrabiali to może jakoś pobożnością, tak przynajmniej bardzo chcieli. Ale niestety całościowy obraz był przerażający. To była prawdziwa ruina. Świadomość tego, że w tych strukturach, w których ja przebywałem, rodzą się przyszli ojcowie duchowni, rektorzy, biskupi, którzy idą do seminariów, którzy odpowiadają za kształcenie duchowieństwa, za formowanie ludzkich sumień, no to było rzeczywiście doświadczenie trudne. Nie chciałbym powiedzieć, że ci księża w jakiś sposób byli źli, bo oni, z tych, których ja znam, nie mieli złych intencji, ale sposób, w jaki żyli, był obrazem tej herezji, która wtargnęła do kościoła i stała się jakby oficjalnym sposobem życia kościoła, posoborowych struktur, bo kościoła to raczej nie w sensie ścisłym. I przejście do bractwa po tym wszystkim dało mi możliwość zobaczenia świata po drugiej stronie, który nigdy nie został skażony tym stylem życia. I te różnice oczywiście najbardziej widać w szczegółach. Jeżeli my przed moim przyjściem do bractwa siadaliśmy w kapłańskim gronie, by omówić jakiś temat, to omawianie tego tematu zawsze było na spięciu, było 10 tez, z czego każda była możliwa do zrealizowania jako prawdziwa i właściwa. Mówimy tutaj na przykład o rozstrzygnięciu jakiejś kwestii moralnej. Kiedy przeszedłem do bractwa i siadaliśmy przy stole i słuchałem rozmów kapłanów i braci, pierwszym, co mnie uderzyło, było to, że wszyscy
mają ten sam punkt wyjścia i dojścia. Mogą się różnić trochę, prawda, sposobem czy stylem. Czyli ornamenty będą się trochę zmieniać, ale całość będzie mówić o tym samym. To było bardzo uderzające, że my wszyscy mamy to samo myślenie, że my nie musimy się kłócić o rzeczy podstawowe, tylko my się kłócimy o kwestię wykończenia tego. Oczywiście ta kłótnia jest twórcza. Rozmawiamy, spieramy się o kwestie, które dotyczą zawsze istoty. I to, jak się mówiło o rzeczach świętych, w ogóle kapłani, przynajmniej ja miałem takie wrażenie i doświadczenie, nie to, co często się pojawia, to, co wydaje mi się jako zarzut i bardzo słuszny, mieli myślenie naturalistyczne, czyli wszystko chcieli rozwiązać za pomocą swoich sił, wszystko opierali na ludzkich możliwościach i tak dalej. Ten silny aktywizm bez odniesienia do życia duchowego. Natomiast tutaj, w tych niuansach, czuć, że wszyscy, którzy są w bractwie uformowani jako kapłani, mają Boże myślenie. No, czyli myślą od strony Pana Boga, myślą z tej perspektywy duchowej. Wierzą w to, co mówią. Czyli, że łaska Boża w ogóle jest i działa. To my takich rzeczy nie doświadczamy. Jeżeli ich doświadczamy w posoborowych strukturach, to my je doświadczamy w zafałszowanych strukturach charyzmatycznych ruchów. Tam się bardzo dużo mówi o łasce, ale to wszystko jest, no wiemy jakie, nie będę teraz jakby nowego tematu zaczynał. Więc jeżeli ktoś ma takie, jest bardziej pobożny, czy szuka szczerze Pana Boga, to często niestety jest zwiedziony w tych grupach charyzmatycznych, bo one zaspokajają to, co w każdym z nas jest, ale zaspokajają powierzchownie, a czasem nawet prowadzą, może nawet często prowadzą na manowce. A tu to wszystko było takie normalne. Słowo normalność uważam za najważniejsze słowo. Wszystko było normalne. Pan Bóg był na swoim miejscu, ksiądz był na swoim miejscu. Była właściwa precedencja, właściwy szacunek względem siebie, rozumienie tego, czym jest istota kapłaństwa, czym jest przełożony, czym jest ten, który słucha przełożonego, czyli kim jest proboszcz, kim jest wikary, prawda? Wszystko było takie normalne, takie jakby oczywiste. I to, jak się mówiło o Panu naszym Jezusie Chrystusie, to, że się zawsze mówi o Bogu z szacunkiem, to, że w ogóle się o Nim rozmawia, to nie jest takie oczywiste. A tu nagle jest to przedmiot, oprócz naszych żartów, jest to przedmiot bardzo poważnych i częstych rozmów, prawda? Wiadomo, że bractwo nie jest skostniałą strukturą księży, którzy mają kamienne twarze, co widać na załączonym obrazku. Tylko jest strukturą żywych ludzi, którzy starają się kochać Pana Boga. I żyć tak, jak On mówi. Tak mi się, tak to odbierałem i tak to odbieram. Dlatego ja się czułem tu bardzo dobrze, jak ryba w wodzie. Tak jakbym w końcu odkrył to, czego zawsze szukałem. Od pierwszego dnia. Też bardzo życzliwe przyjęcie i ta atmosfera naszego życia jakby to tylko potwierdzała. Nie miałem żadnych trudności. To od razu dało się odczuć. Natomiast jest jeszcze jedna ważna rzecz. Chciałem teraz porównać, no bo jednak przez 2 lata w jakiś sposób byłem związany z duszpasterstwem tradycji w Lublinie, czyli z tak zwanym indultem potocznie. Różnica polegała na czym? Na tym, że my często mówimy o tym, że msza święta jest pewną formą rekonstrukcji i to jest prawda. To się dało odczuć w tych grupach, które zaczynają od zera. Biorą książki i zaczynają. I ja też tak robiłem, czyli brałem książki, zaczynałem czytać i starałem się, co to w tych książkach było napisane, realizować. Ale książki są różne. Jedne z XIX wieku, drugie z XX. Historia Kościoła jednak się toczyła, pewne rzeczy się zmieniały, były w duchu katolickim jeszcze dostosowywane właściwie do wymogów życia ludzi, niestety, które się zmieniały na niekorzyść dla tych ludzi. Natomiast bardzo często w tych grupach przy duszpasterstwie, nie chcę tutaj powiedzieć, że wszyscy tak czynią, ale taka atmosfera jest i da się ją odczuć na forach, kiedy się je czyta, że największym problemem, prawda, to jest to, z którego roku weźmiemy mszał i to jakby stanowi przedmiot największych kłótni, które świadczą o tym, czy coś jest katolickie, czy coś nie jest katolickie.
ale w tym wszystkim nie ma życia ducha katolickiego, którego nie da się w żaden sposób nauczyć z książki. Jest to niemożliwe. Jakby syn otrzymał od ojca stolarza książkę o stolarstwie i ojciec by mu kazał z tej książki nauczyć się robić, prawda, szafę, czy łóżko, czy schody. Ojciec musi pokazać. I dopiero wtedy ta książka ma sens. Zmieniają się pewne techniki, metody, są udoskonalane, całe doświadczenie ojca i to, jak on tą rękę syna bierze i prowadzi. I tego nie ma w tych duszpasterstwach i to rodzi takie sztuczne problemy, które urastają do rangi największych problemów świata i są takim kotłem, w którym wiele osób może i ma predyspozycję do tego, by rzeczywiście to życie duchowe pogłębić, ale nie może właśnie przez to, że jest to rekonstrukcja w tym względzie. A przychodząc tu, wchodzę do wspólnoty, w której nigdy nie przerwano tego, że ojciec uczy syna. I to jest niewyobrażalne bogactwo i skarb, który da się odczuć tylko tu będąc. Nie da się o tym opowiedzieć, nie da się przekonać kogoś, dopóki tu nie przyjdzie. Jak ktoś przyjdzie, to już widzi, że tu jest ojciec, który wprowadza w tę atmosferę. I uważam, że to jest największy dla mnie osobiście i dla każdego kapłana, który by tu przyszedł, może z tego powinien skorzystać, bo to ratuje rzeczywiście naszą duszę. I to dopiero sprawia, że wszystko, co już wiemy na temat tradycji, bądź poznajemy, nabiera sensu. Ja teraz po raz drugi zacząłem czytać Sumę Teologiczną. Nie jestem wybitnym teologiem, broń Boże, nigdy bym się tak nie nazwał. Ale jest wymóg, by ją czytać i czytam z wielką radością. Ale już muszę powiedzieć, że po okresie bytności w Bractwie sposób nawet odbioru tych treści dzięki tej właśnie atmosferze jest o wiele bardziej pogłębiony. Zupełnie inaczej się to czyta. I nie chodzi tu o wiedzę, chodzi tu o coś, czego się nie da wyrazić. Pan Jezus z apostołami był i ich tam wszystkiego uczył, prawda? To jest właśnie to, że oprócz Jego słów mamy też ten przykład, mamy to Jego życie, mamy to wszystko, co na nas wpływa i co nam jest bardzo jako ludziom potrzebne, bo nie jesteśmy, prawda, istotami tylko duchowymi jak aniołowie, tylko jednak cielesnymi. Potrzebujemy tego wymiaru, tego, co byśmy najprościej nazwali domem, kościołem, jako kościół, jako dom, w którym starsze pokolenia uczą młodsze. I to jest w Bractwie i tego nie ma nigdzie. W Polsce na pewno, na świecie chyba, może są jakieś małe klasztory, które przetrwały, prawda, które zachowały tę ciągłość, ale to są jakieś pojedyncze wyspy na tym oceanie bezbożności. Natomiast Bractwo chyba na najbardziej szeroką skalę i najbardziej jest dostępne dla chociażby kapłanów i osób konsekrowanych, które chcą nauczyć się żyć po Bożemu, po katolicku. I to jest ten wielki, wielki skarb. Dlatego nie mam wątpliwości. Proszę przełożonych, żeby zechcieli mnie także włączyć w te szeregi. Może zasłużę. Bardzo dziękuję. To naprawdę wzruszające to, co ksiądz mówi. To jest dla mnie oczywiście trochę inna perspektywa. Ja od samego początku wszedłem właśnie w te struktury i od samego początku przeszedłem właśnie tą formację. Bardzo sobie to zawsze ceniłem, że jest zachowana ta ciągłość. To znaczy, to zawsze odczuwałem, że ci ludzie, którzy mnie uczyli mszy świętej i właśnie całego, no i teologii, i w ogóle po prostu katolickiego, kapłańskiego życia, że to są ludzie, którzy nauczyli się od ludzi, którzy też się nauczyli od ludzi, którzy nauczyli się dokładnie. Czyli jakby ta ciągłość tych pokoleń, tej tradycji w Kościele. Zawsze czułem wagę tego faktu, tej ciągłości. Natomiast to spojrzenie księdza, który tej ciągłości doświadcza tak z zewnątrz, przychodząc i widząc w kontraście do tego, co się dzieje w tej chwili w Kościele, to jest jednak dla mnie świeże spojrzenie i bardzo, bardzo cenne. Jestem bardzo szczęśliwy, że widać to u nas, bo ja będąc
w strukturach bractwa od samego początku. Chyba mam, pewnie jak każdy z nas, mam taką tendencję, żeby dostrzegać różne szczegóły, które nie grają tak dobrze, jakby grać mogły, ale być może nie dostrzegam samego faktu, jak wiele rzeczy dobrze funkcjonuje. Tak jak człowiek, który żyje w rodzinie, która działa zasadniczo dobrze, no, ma mnóstwo różnych problemów drobnych, które gdzieś tam nie grają i nie widzi, jaki skarb posiada. I być może my często faktycznie nie widząc, nie mając tej perspektywy z zewnątrz, jednak nie doceniamy tego właściwie tak bardzo, jakbyśmy powinni. Także i dla mnie to jest naprawdę bardzo, bardzo piękne, co ksiądz powiedział. To może teraz kilka słów o tym, czym się ksiądz aktualnie u nas zajmuje. Mówiąc najprościej, jestem wikarym, czyli podejmuję wszystkie funkcje wikarego. Teraz jak sobie tak myślę o tym klasztorze w Czechach, to trudno mi sobie wyobrazić siebie w strukturach zakonu cystersów, w którym miałbym większość dnia milczeć i podejmować działania tylko za zamkniętymi murami klasztoru. Bardzo się cieszę, że mogę prowadzić tę posługę duszpasterską właśnie w ramach Kościoła katolickiego i tego przekazywać ludziom w tym duszpasterstwie te wszystkie skarby. No i to się odbywa na wielu poziomach, czy to są kursy przedmałżeńskie, czy to są rekolekcje ignacjańskie, które prowadzę, czy rekolekcje na czas Adwentu, wielkopostne, czy to są przede wszystkim konfesjonał, msza święta i głoszenie kazań. To są takie podstawowe zajęcia wikarego, który oczywiście przede wszystkim musi słuchać swojego proboszcza, a jak się ma dobrego proboszcza, to i wikary ma zawsze co robić, dzięki Bogu. I ja tak się czuję. Ja byłem wikarem przez 2 lata, mnie to troszkę inaczej to wyglądało, prawda? No, tutaj dopiero doświadczam tego, tej prawdziwej funkcji, jaką jest wikary, który ma być pomocnikiem w tych wszystkich duszpasterskich sprawach. I jakby odczytuję to na tym etapie początkowym, bo jeszcze przecież nie jestem członkiem bractwa, ale te funkcje, które zostały mi zlecone, pasują do tej posługi wikarego i myślę, że w tym słowie zawiera się wszystko, co ja tu czynię. To może poproszę księdza o kilka słów do księży, którzy nas z całą pewnością słuchają, seminarzystów, o których również wiem, że są tacy, którzy nas słuchają. Takich kilka słów zachęty dla wybrania drogi, która prowadzi do zbawienia. Tak, to jest ta droga. Na pewno ta droga prowadzi do zbawienia z tego powodu, że grzechy są od początku ludzkości te same, ale środki walki z nimi już inne. W bractwie te środki mamy, w Kościele katolickim je mamy, a siłą rzeczy przez to możemy je poznać przez dzieło arcybiskupa, mówiąc ściślej. Natomiast rzeczywiście tych środków brakuje już dzisiaj i kapłanom, i klerykom, i świeckim. Stąd też trudno mówić tutaj o tym prawdziwym, dogłębnym życiu katolickim. To jeśli chodzi o drogę zbawienia. Natomiast jeśli chodzi o zachętę, to dla kleryków chciałbym powiedzieć tyle, żeby jeśli już słyszą to i rozumieją cokolwiek z tego, czym jest prawdziwa tradycja Kościoła katolickiego, czym jest jego istota, jeżeli widzą te wszystkie dysonanse, które już w ich duszy nie pozwalają im spać, to niech Panu Bogu codziennie dziękują, że już to zauważyli. Że mają jeszcze czas, ażeby przerwać formację i zmienić decyzję. Ponieważ pójście wbrew sumieniu dalej jest oszustwem. A moim zdaniem człowiek ma prawo błądzić, ale musi mieć jedną najważniejszą cechę wypracowaną, by ostatecznie znaleźć to, co trzeba, czyli musi być uczciwy. Więc kleryków przede wszystkim zachęcałbym do uczciwości względem Pana Boga i samych siebie, żeby nie podejmowali decyzji ze względu na rodzinę, księdza proboszcza, miłą atmosferę, jakieś inne zachęty, które są zewnętrzne, naturalne,
ale które mogą być zaprzeczeniem woli Bożej. Wydaje mi się, że nie trzeba tutaj nic dodawać, bo młody człowiek jest na tyle odważny, jeszcze nie jest wdrożony, a może trzeba powiedzieć skażony tym posoborowiem, że łatwiej mu pewne rzeczy dostrzec i szybciej może na nie zareagować. Byleby tylko nie uległ wygodzie, która przeczy uczciwości. My ze względu na wygodę, na lepsze życie potrafimy pogwałcić uczciwość. I to jest uważam najgorsze, co można zrobić. Będąc uczciwym, należałoby wziąć to, co Pan Bóg do mnie mówi, bardzo mocno pod rozwagę. Co do kapłanów w moim wieku, starszych i młodszych, ponieważ na pewno ja nie reprezentuję tu jakiegoś doświadczonego kapłańskiego życia, jestem raczej na początku tej drogi. Ja, przychodząc do bractwa, to już wiem, że jestem na początku początków, także to ma swoje plusy, bo człowiek się młodziej czuje. Nie trzeba na to patrzeć tylko w ten sposób negatywny. Dlatego im ktoś starszy, tym bardziej powinien, może będzie zachętą to, że rzeczywiście tutaj druga młodość życia duchowego czeka. Ale mówiąc bardziej poważnie, to oczywiście zdaję sobie sprawę, że dla księży najważniejszą, najtrudniejszą rzeczą jest kara, którą zapewne biskup wystosuje wobec nich za przejście do bractwa. Muszę wszystkim księżom powiedzieć, że przychodząc do bractwa dopiero zaczynam rozumieć, czym jest prawdziwe posłuszeństwo. Nas uważam, że w posoborowiu uformowano w duchu posłuszeństwa niewolniczego, które polega na tym, że mamy wyłączyć myślenie i być posłusznymi. Takie posłuszeństwo opiera się na strachu. I ono działa tam, gdzie są systemy tyrańskie. Tyran działa przez strach. To jest, może ktoś powie, za mocne porównanie, ale jak przyjdzie do nas, to zauważy, że tak, mam taką nadzieję, że odkryje, że jest w tym racja. Że posłuszeństwo nie może zmuszać mnie do rzeczy, które są złe. Nawet jeśli się bardzo boję. Skoro już to widzę, to znaczy, że łaska Boża działa. I najgorzej jest podjąć decyzję. Jak się ją podejmie, jak się tu już przyjdzie, to kara, która wydawała się czymś przerażającym, prawda, jak to będzie, staje się czymś, co człowiek przyjmuje w duchu ekspiacji za swoje grzechy. Przyjmuje. To trzeba to nazwać upokorzeniem, bo to nie jest nic przyjemnego, ale z drugiej strony to go umacnia. I daj Boże, aby biskup nie ukarał żadnego kapłana, by nie wydał tych wszystkich, prawda, dokumentów, które mu będą dla niego upokarzające. Często się to dzieje. I chciałbym powiedzieć bardzo z wielkim naciskiem, że musimy sobie uświadomić, że po to nam Pan Bóg dał sumienie i wolność i po to nam dał prawdę, abyśmy jako dzieci tego się trzymali, co nie jest sprzeczne z tym naszym sumieniem, które chcemy zawsze dobrze formować w duchu katolickim. I nie ma takiej kary, która by nas obowiązywała, jeśli my wybieramy prawdę. Nie ma takiej kary, ponieważ nie, to ten karze się sam, kto nakłada karę za życie w prawdzie. I warto o tym pamiętać. I proszę księży czcigodnych, obiecuję wam wszystkim, że jak tu przyjdziecie, to strach ustąpi. Jeszcze będzie może rozmowa z biskupem, w zależności od biskupa, niezbyt przyjemna, ale jak tu przyjdziecie, strach ustąpi. Go nie będzie, po prostu on minie. To jest łaska Boża, ale to jest też siła prawdy katolickiej. Człowiek już wie, człowiek widzi tak wielkie różnice, że może sobie powiedzieć tylko tak jak ja, ale byłem głupi, że tak długo czekałem. Zatem wybierajmy mądrość, żyjmy w prawdzie, a wtedy życie stanie się prostsze. Bo życie w tych dysonansach jest skomplikowane, a wtedy na pewno nie jest Boże. Pan Bóg jest prosty i życie nasze jest katolickie proste. Jak człowiek żyje w prawdzie i ją wybiera, wtedy wszystko się staje proste. Co nie oznacza, że łatwe. To znaczy, że droga na górę jest prosta, ale bardzo stroma. Ale jak się już na nią wejdzie, to nie da się zbłądzić. Można tylko spaść.
Bardzo dziękuję za te słowa zachęty. Naszym widzom, którzy wytrwali aż do samego końca, również serdecznie dziękuję. Myślę, że te słowa nie wymagają już żadnego komentarza. Jeszcze raz bardzo księdzu bardzo dziękuję. Dziękuję również księdzu za zaproszenie i wszystkim słuchaczom, którzy rzeczywiście musieli okazać cnoty cierpliwości, by wytrwać do końca, ale to na pewno będzie dla nich zasługa w niebie. A więc dziękujemy wspólnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.